6:30, czyli pora, o której należy oglądać polską telewizję Republika. W tym czasie nie warto marnować czasu na gości stojących na pudełkach. Bez względu na to, czy chodzi o rządy PiS czy Tuska, czy nawet najnowsze zmiany na scenie politycznej, nasze TVP, TVN czy Telewizja Republika zdają się wspierać wyłącznie wybrane obozy, zostawiając obiektywizm i rzetelne dziennikarstwo daleko w tyle. Co gorsza, nie stronią od manipulacji, pomijania niewygodnych faktów, a nawet jawnego kłamstwa. Dlatego właśnie przyjrzymy się dzisiaj kilku skrajnym hipokryzjom naszych telewizji. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. A teraz dam wam jeszcze 3 sekundy, a wy napiszcie w komentarzu, jak w 3 słowach opisalibyście. TVP. 1, 2, 3. Napisane? No to lecimy. Telewizja w Polsce jest silnie spolaryzowana i często słusznie oskarżana o uprawianie propagandy, co znacząco obniża jakość debaty publicznej i pogłębia podziały społeczne. Stacje takie jak TVP, zarówno za czasów rządów PiS-u, jak i Tuska, TVN czy Telewizja Republika, nie kryją swojej stronniczości i otwarcie wspierają określone obozy polityczne. Ich przekaz bywa jednostronny, nierzadko posługują się manipulacją, przemilczeniami niewygodnych faktów, a nawet jawnym kłamstwem. Zamiast rzetelnie informować i dostarczać obiektywnej analizy, często zajmują się kreowaniem rzeczywistości zgodnej z linią polityczną swoich patronów. TVP za rządów PiS było narzędziem propagandy partii rządzącej, bezpardonowo wspierającym obóz władzy i atakującym opozycję. Po przejęciu sterów przez obecną koalicję na czele z PO, ten sam schemat powielany jest teraz w Telewizji Republika, która stała się medialnym zapleczem PiS i środowisk konserwatywno-narodowych. 6:30, czyli pora, o której należy oglądać polską telewizję Republika. W tym czasie nie warto marnować czasu na gości stojących na pudełkach. Witam Państwa bardzo serdecznie i przypominam, że ostatnie dni święta Bożego Narodzenia to czas, w którym po raz pierwszy w swojej historii Telewizja Republika stała się pierwszą, największą, najchętniej oglądaną telewizją informacyjną w Polsce, bijąc nie tylko TVN24, bardzo się z tego cieszymy, ale również Polsat News, a także wszystkie inne stacje telewizyjne, przynajmniej w tym fragmencie. Tu mówimy o 25 i 26 grudnia, o pierwszym i drugim dniu świąt Bożego Narodzenia, ale my się, szanowni państwo, dopiero rozkręcamy. Taki obraz rzetelnego dziennikarstwa możemy dziś obserwować. Hipokryzja ta jednak sięga dużo dalej, a my przyjrzymy się każdej z tych stacji. W ostatnim czasie przedstawiciele służb, w tym funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przeprowadzili przeszukania w domach kilku posłów, w tym Zbigniewa Ziobry, który jest byłym ministrem sprawiedliwości w rządzie Polski. Akcja ta została podjęta w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w wykorzystaniu Funduszu Sprawiedliwości, w szczególności dotacji dla ośrodka Archipelag. Pełniący obowiązki szefa partii Suwerenna Polska, Patryk Jaki, opublikował informacje o incydencie na platformie społecznościowej, sugerując celowe i agresywne działania ze strony służb. Prokuratura Krajowa potwierdziła przeprowadzenie przeszukań, podkreślając ich cel jako zabezpieczenie dowodów, w tym dokumentacji dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości. Była to faktycznie skrajna sytuacja, pokazująca, na jak wiele może sobie pozwolić nasza władza. W sposób cywilizowany, zgodny z prawem, bez niszczenia obiektu. Tak nie zrobiono, dlatego że chciano zorganizować przedstawienie, spektakl. Tylko jest to przez spektakl bandytyzmu i bezprawia, za które kiedyś określone osoby poniosą odpowiedzialność. Natomiast dziś przyjechałem tutaj do państwa, mimo że daleki jestem od pełni sił, żeby wspomóc pana mecenasa i dać też odpór kłamstwom, które pojawiły się w opinii publicznej. Po pierwsze, rzekomo moja rodzina była proszona o kontakt ze mną, by udostępnić klucze bądź wejście do tego domu. Otóż moja rodzina nie dysponuje kluczami, a moja rodzina nie była proszona o umożliwienie dostępu do tego domu i o kontakt ze mną przede wszystkim. Jest to oczywiście godne krytyki, ale z drugiej strony, czy nie jest to pewnego rodzaju odbicie piłeczki? Ziobro, będąc ministrem sprawiedliwości oraz prokuratorem generalnym w Polsce, wzbudzał kontrowersje z kilku powodów. Przede wszystkim jego inicjatywy reformatorskie w zakresie sądownictwa spotykały się z silnym oporem i krytyką zarówno w kraju, jak i za granicą. Argumentowano, że zmiany te mogą podważać niezależność sądów i naruszać zasady praworządności.
Jego decyzje, jak również oskarżenia o nadużycie władzy czy wpływanie na niezależność prokuratury, również przyczyniały się do wizerunku osoby budzącej silne emocje i kontrowersje. Czy więc jednym można nadużywać tej władzy bardziej niż innym? Wygląda na to, że tak. TVP za rządów PiS rzeczywiście było narzędziem propagandy partii rządzącej, gloryfikującym obóz władzy i bezpardonowo atakującym opozycję. W dniu dzisiejszym natomiast, choć uciekający od wizerunku partyjnej tuby, wyraźnie sympatyzują z opcją liberalno-lewicową, co przejawia się w doborze tematów i sposobie ich prezentacji, dokładnie tak jak za czasów Prawa i Sprawiedliwości, tylko po przeciwnej stronie barykady. TVP jednak często miało rację. Donald Tusk nie spełni swoich obietnic wyborczych w większości. Nie będzie kwoty wolnej od podatków. Przebąkuje coś o podwyżkach dla nauczycieli, jednocześnie mówiąc, że od stycznia będą one niemożliwe, bo nie mają budżetu. Jednak gdy takie słowa padały osoby, które je wypowiadały, były oskarżane o kłamstwo i propagandę. Można było się domyślać, że Tusk tych obietnic nie spełni, że będzie podobnie jak za czasów jego poprzednich rządów. Oczywiście druga strona też nierzadko miała rację w odniesieniu do tego, co miało miejsce po drugiej stronie. Prawo i Sprawiedliwość używało TVP do szerzenia wygodnej propagandy i krytyki opozycji. TVN w tym czasie robiło to samo, ale różnica polegała na tym, że Telewizja Polska cieszyła się większą oglądalnością. Wiele osób uważa, że widzowie są omamieni przez te źródła informacji. Czy jest to dalekie od prawdy? Jak już mówiłam, zdaniem wielu TVP stało się w sumie tym samym, czym była za czasów poprzedniej władzy. Zarzuca się, że Telewizja Polska, będąca największą stacją telewizyjną o zasięgu ogólnokrajowym, przeszła transformację w narzędzie propagandowe, które skupia się na promowaniu sukcesów rządu i dyskredytowaniu opozycji. Krytycy wskazują na nieproporcjonalną ilość czasu antenowego poświęcaną na przedstawienie działań rządu w pozytywnym świetle, podczas gdy opozycja i jej działania są przedstawiane w sposób jednostronny lub krytyczny. To jednak ma miejsce dzisiaj. Ciekawym jest jednak to, co miało miejsce kilka miesięcy temu, gdy stacja była przejmowana. Prezes Prawa i Sprawiedliwości skomentował sytuację dotyczącą przejęcia mediów publicznych i Polskiej Agencji Prasowej przez nową władzę, określając ją jako bardzo drastyczne łamanie prawa. Krytykował Koalicję Obywatelską za nadużycie i oskarżał o realizację planu przejęcia pełnej władzy w Polsce oraz przyczynianie się do centralizacji Europy pod dyktandem Niemiec i Francji. Wyraził obawy, że Polska może stać się terenem zarządzanym z zewnątrz i podkreślił determinację w walce o utrzymanie niezależności Telewizji Polskiej. Był daleki od prawdy? Nowa telewizja publiczna, bez TVP Info, bez wiadomości, bez publicystyki politycznej. Zlikwidować TVP Info, TVP Info, TVP Info. Znowu pytanie o TVP Info, bo TVP Info. Nie, nie, nie o TVP Info. To pytanie o TVP. Gdzie tu logika? Nie, no pan naprawdę wszędzie widzi TVP Info. Śpieszcie się państwo zadawać pytania z TVP Info, bo niewiele tygodni już zostało. TVP Info. Wiesz więcej. Był to dobry sposób na przyciągnięcie uwagi. Zrobili też przy tym to, czego oczekiwała duża część wyborców. Mówili, że teraz będzie panował obiektywizm i nie będą popełniać takich błędów jak Prawo i Sprawiedliwość. Czy tak się stało? Jednym z głównych zarzutów wobec poprzedniej władzy było wykorzystywanie środków publicznych na telewizję. Rząd Tuska postanowił więc odciąć się od podobnych działań, które wzbudzały tak duże emocje u obywateli. Andrzej Domański zapewniał, że tamte czasy odeszły w niepamięć. Pieniądze dla mediów publicznych, w tym TVP, zostały wstrzymane. Żadna złotówka, a ściślej mówiąc, żadna obligacja, w ramach tego, co zapisane w budżecie, do TVP nie popłynie. Jak jest dzisiaj, już pewnie wiecie. Minister kultury Bogdan Zdrojewski powiedział w Polskim Radiu, że nowe przepisy w sprawie finansowania mediów publicznych są już gotowe. Na co mogą liczyć media publiczne i ich odbiorcy? Znaczy, mam nadzieję, że rzeczywiście ta ustawa trafi do laski marszałkowskiej, że zostanie przeprowadzona przez Sejm, bo dla mediów publicznych i ważne jest nie tylko to, żeby się zmieniały, ponieważ telewizja w ogóle na naszym kontynencie, w ogóle na świecie się zmienia, ale żeby miały pewne i stabilne źródła finansowania, bo to jest niezbędne przy takim szerszym planowaniu. Niestety pozwoliliśmy sobie na taki stan rzeczy. Efektem takiego zideologizowania mediów jest drastyczne obniżenie poziomu debaty publicznej. Zamiast merytorycznej dyskusji, pluralizmu poglądów, ścierania się racji, mamy do czynienia z okopywaniem się społeczeństwa we własnych światopoglądowych bańkach, co prowadzi do podziałów, nieufności, a w skrajnych przypadkach nawet do wrogości między różnymi grupami Polaków. Brak bezstronnych, rzetelnych mediów sprawia, że obywatelom coraz trudniej dotrzeć do obiektywnej prawdy, wyrobić sobie własny pogląd. To z kolei stanowi zagrożenie dla demokracji, która opiera się przecież na świadomości i racjonalności wyborców.
Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy dostrzegacie jakieś rozwiązanie tego problemu. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka. Siema!